Nie spodziewałem się tak szybkiego sygnału. Chciałem was przywitać inaczej, a my już mamy sygnał. Jest. Jest sygnał. I teraz zobaczmy. Strasznie zajechany. 100 i nic więcej wam nie powiem. Jakaś blaszka z dziurką ona była, więc obstawiam, że to był numerek pola testowego. No ale zobaczcie, pierwszy sygnał, med od koła. Tak jak włączyłem wykrywać i chciałem go dostroić. Od razu jest. Witam serdecznie na nowym odcinku. Jest PRL. Szybki PRL, 10 groszy. Mamy 10 groszy, ale piękny stan. 62. Piękne 10 groszy z aluminium. Znowu pachnie PRL-em. Zaraz zobaczymy. Jest. Jest i świeci się jak PRL. Tylko tym razem to chyba będzie 50 groszy. Ja robię to lewą ręką. 20 groszy. 49 roku. Jest. 20 groszy. Jest. Pierwsza starsza moneta i zaraz dowiemy się, co to za moneta. Szelong koronny Jana Kazimierza. Tak zwana boratynka. Ja to nazywam polskim Rzymkiem. Tak, na pewno. Szelong koronny. No i zobaczcie, jak rozpoczęliśmy PRL-e, a teraz boratyna. Zobaczymy, co wyjdzie dalej. Witam na nowym odcinku. Bardzo miło was gościć. Jestem Ejber z wykrywaczem na magnesie. Zapraszam na nowy odcinek. Kopnięte. Już szukamy. I muszę was zmartwić, jest to ostatnie kopanie na polu. Będziemy się przerzucać w las albo na łąkę. Mam. Już jest pobronowane, zaraz będzie obsiane. A tutaj mamy dychę. Mamy dyszkę. Niemiecką dyszkę. Bardzo zajechana, zaraz wam pokażę z bliska. A, nic nie widać. Zajechana dycha i szukamy dalej. 78, 77, a nawet wbija na 80. Gdzie? Gdzieś tutaj. Zobaczymy. Kopnięte. I teraz zobaczymy, co to jest. Dzisiaj tak naprawdę bardzo lajtowo. Wpadłem przed samym posianiem pola, bo dostałem cynka, że zaraz nie będę mógł. I mamy guzik. No mamy. Mamy guzik. Nie jest gładki. Piękny guziczek artylerii. O, i teraz słychać moją wadę wymowy. No są słowa, których nie potrafię wymówić. Jest z uszkiem, a was zapraszam bliżej, ocenimy. No jest piękny i jest z uszkiem. Piękne, piękne poszukiwania i zaraz wam powiem, na jakim fragmencie szukam. Ostatni rzut i już wam mówię. Dostałem SMS-a dzisiaj rano, że mam ostatnią szansę wejścia na ostatnie moje pole, które mam na zgodzie przed obsianiem, więc jestem, odstawiłem syna na turniej piłki i kopię. No na razie PRL-e, boratynka wyszła, no i teraz ten guzik. Bardzo fajny teren, bo mam stąd sreberka, mam denarki. Ale to wszystko będzie na innych filmach, a teraz robię fragment, który wcześniej był niedostępny, ponieważ był przeorany i były mega muldy, nie szło tutaj poszukiwać, teraz jest wyrównany, więc zrobimy ostatni fragment, który znajduje się przy starym parku i rzeczywiście stary park, pole przy nim daje takie znaleziska, a teraz szukajmy, bo mamy cały dzień, kopię do odcinki, a wam pokażę najlepsze fragmenty tego, co udało się wyciągnąć z ziemi. Zapraszam. Kopnięte. I teraz zobaczmy, co to jest standardowo. Oj, coś dużego będzie śmieć. Jest. Nie. Kawał dzwona. Przynajmniej jego fragment. Zaraz wyczyszczę. Pointer wyłączmy. Kurde, jest strasznie wilgotno dzisiaj. Podejdę do was. Jest strasznie wilgotno dzisiaj, więc tak będę starał się nie klęczeć. No i mamy kawał dzwona. Zaraz zobaczymy, czy gdzieś nie leży drugi fragment. Szukamy kolejnego sygnału. Oj, będzie śmieć. Nie. Nie jest śmieć. Szkoda, że uszkodzony. No i zobaczcie sobie sami. No jest ładny naparstek. Niestety jest uszkodzony, zgnieciony, ale no nie jest to śmieć, więc bardzo cieszy. No jest, jest naparsteczek. Kolejny sygnał. O, i poleciał. Kolejny dość fajny sygnał.
mamy w dłoni. Jest moneta i będzie to boratyna. Zaraz zobaczymy z bliska, może będzie bardziej czytelna. No jest jak nic boratyna, tylko mamy taką wilgotność, że ciężko ją nawet przeczyścić. Potem będę narzekał, że za sucho jest i strasznie wysycha ją. A już widać, że wysycha. No dobra, boratyna. Na pewno. Tutaj same boratyny wychodzą, już potrafiłem kopać po 20-30 sztuk na jednym wypadzie. Wyskrobałem guzika. Gładkiego guzika, ale nie taki zwykły, mniejszy. Z rancikiem spadającym. No jest guziczek. Wiedziałem, że to pole mi nie zawiedzie dzisiaj. Już na nim się nakopałem i wiem, co tutaj wychodzi. Oj, poleci. Dobra. Jest kopnięte, leży tutaj. Całkiem fajny sygnał. Patrzcie, powiedziałem, leży i nie mogłem namierzyć. Jest i będzie to... Co to może być na tym polu, skoro ich tyle tutaj wychodzi? No jest. Jest piękny polski rzym. Kolejna boratyna. Już kopnięte. Dość fajny, duży sygnał. Jest. Jest. Mamy. A jak pięknie czytelna. Dycha. Jest. Dyszka. Tył, który mi się podoba. No i zjedzona dycha, bo zawiera cynk. Dobrze mówię? Chyba tak. Cynk. I dlatego z gnojem, nawozem taka zjedzona. No jest dyszka, kurde, ale to będzie mega spontaniczny wypad. Przynajmniej odcinek nagrywany. Kolejna dziura za nami. Szukamy. O, szybko poszło. Jest. Jest kolejny rzym polski. No jest. Jak nic jest. Boże, byle nie boratyna. Kolejna. No jest, jest zajechana boratynka. Kurde, co za pole. Mówiłem, że ten odcinek to będzie mega spontan, ale nie sądziłem, że co chwilę będziemy kopać boratynki. Naprawdę nie opuściłem żadnego lepszego sygnału. Każdy wam pokazałem, no i wychodzą tylko boratynki, a są tutaj denary, są szelongi Krystyny, Gustawa, Adolfa i drugiego. Co jeszcze się trafiło takiego z ciekawszych monet? Księstwo warszawskie, silver grosze. Ja to wszystko mam na materiałach nagrane aparatem, bo byłem tutaj ze swoją żoną, jak zaczęły wychodzić takie monety i robiła za operatora. No a dzisiaj mogę znaleźć tylko boratynki. No i mega dużo koksu. Co chwilę są bryłki koksu, wystarczy popatrzeć, o... Tu jest kolejna bryłka koksu. Strasznie się kopie. No i te słabsze sygnały, no niestety gdzieś tam umykają poza ten, przy żelastwie i koksie. O, zobaczcie, kolejny koks rzucę do was. Ciężko, naprawdę ciężko się kopie. Ja zmierzam do auta na pierwszy łyk herbaty. Zobaczymy, co jeszcze wykopiemy do tego czasu. Po sygnale to nie będzie boratynka. Przynajmniej nie zajadę się kolejną boratynką. No nie jest to boratynka, coś większego. Nawet ładny. Powiedzmy, cieszę się bardziej niż z boratynki, ale jest gładki. A tak jak mówiłem, jest gładki i jest bez łóżka. Guzik, guzik, guzik i jeszcze raz guzik. Po prostu. Że boratynki na tym polu biją po całej skali, od tych miedzianych po podróbki do mieszki, to... Ciężko ocenić, ale mówię, że boratynka. No i co mamy? Mamy chyba boratynę. Tak, boratynka. Kolejna. Dziura zasypana, a my zmierzamy dalej. Byle nie boratynka. Kopniemy. Tak to jest na tym polu. Sygnał na sygnale.
Trochę się chyba minąłem z sygnałem, tak. Zobaczymy. Co to? A już wiem, dlaczego biło na kolor. Mamy chyba koninę, bo klamra to nie była. Chociaż ma wcięcie, ale to może być już wżer, rdzy. Obstawiam chyba koninę, co? Kolejny złomik, oszukany sygnał, kółeczko. Kółka, jak wiecie, zawsze biją na kolor. No jest, jest rdza. Kopnięte. I teraz zobaczymy, co to jest. I szukamy. A, poszło łatwo. Oj, srebrzy się. Widać sreberko. Ale jest to guzik. Tak, będzie to guzik. Na pewno guziczek. Zobaczcie. Mamy sygnał, patrzcie, już nie wiem, gdzie jest. Tu. Mamy sygnał i zobaczmy, co to jest. Mamy monetkę. No nie! Koronna! Jest! Szelong Jana Kazimierza. A, no i jest tak bardzo czytelny. No jest! Jest Boratyna. Kolejna! O Boże! Film pod tytułem Jak znaleźć Boratynkę. Kolejna. Czy uda się znaleźć coś jeszcze? Zaraz zobaczymy. Nie będzie to długi odcinek. Nie mam totalnie weny na kręcenie tego odcinka. Więc po prostu jeszcze parę sygnałów i was pożegnam. Boratynka. Nie przedłużajmy. Bryle. '82, '83. Ja chodzę na dźwięk, wiecie o tym. Poszukajmy tego. Jest jakiś sygnał. Nie jest piękny, ale do złych nie można go dodać. Taki pośrodku. Mam. No nie jest zły. Zmieniam swoje zdanie. Szkoda, że bardzo zniszczony. Ale jest. Piękny. Guzik. No szkoda, mówiłem, że jest uszkodzony. O, tak jest prawidłowo. No niestety oberwał, ale jest guziczek i ma uszko. Jest. Kolejny bardzo drobny sygnał. Zobaczmy, leżał gdzieś tutaj. Mamy w dłoni. Widzę. Jest ring. Ale będzie to ring współczesny. Taki śmieć. Zaczyna padać. Korzystajmy jeszcze z okazji, żeby coś nagrać. No bo jak ja mam wam pokazać film o Boratynkach? Znajdźmy coś fajnego i zakończymy ten odcinek. Wiem, mega słaby, bez chęci. Ale moja żona leży w domu chora, jest przeziębiona. Życzę jej dużo, dużo, dużo zdrowia. Mój syn gra w piłkę nożną, ma turniej Tymbarka dzisiaj. Trzymam za niego kciuki, się denerwuję, bo ma do mnie zadzwonić po całym meczu. A ja jestem spontanicznie na polu, stąd ta cała otoczka spontanicznego nagrywania. Ale pozdrawiam was serdecznie, dziękuję, że jesteście. Dziękuję za każdą łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Staram się jak mogę, żeby na nie odpowiadać. I zbieram dla was taki mega odcinek, żeby powiedzieć, co jest u mnie, jakie są plany na przyszłość i jak możecie się znaleźć u mnie na odcinkach, bo coraz więcej osób ze mną kopie, a ja tego nie nagrywam. Chciałbym to zrobić, jakiś system na to kopanie z widzami, ponieważ zawsze się spotykam, kopię i tego nie nagrywam. Zrobimy tak, że będą z tego odcinki. Ale dajcie mi czas, naprawdę dajcie mi czas. Jestem zarobiony po tyle, tworzę te całe filtry graficzne pod zdjęcia, montuję filmy dla ludzi, dla siebie. No mam mnóstwo naprawdę roboty, z tym, że zamknąłem jedną działalność, próbuję wystartować z drugą, a kopanie
To jest moje oderwanie się od rzeczywistości, odpoczynek, wyczyszczenie głowy, złapanie nowego bakcyla, nowych pomysłów. No i dlatego nagrywam tak rzadko. Szukamy jednego dobrego sygnału i kończymy na dzisiaj. Przypuszczacie? Bo ja mam wrażenie, że jest to zamknięcie od fajki. No, ktoś może powiedzieć, że trochę duże, ale jest to bardzo delikatny element z obrzeżem i ładnie by nachodził na fajkę. Wypaliłem parę w życiu i... No, obstawiam, że jest to zamknięcie od fajki. Nie obczyszczę bardziej. Zostawimy ten element w takim stanie, jakim jest. Zaraz wrzucę go we woreczek. No i to tyle. Ach, na samym skraju kopnięcia musiałem zmienić kadr. Moneta. Moneta na pewno. Piękna moneta. Z tej strony jest mega czytelna, ale ładny stan. I z tej strony widać grubasa. Jest grubasek. Zapraszam z bliska. Zobaczcie, jaka czytelna. Mega czytelna. Jest. I mamy grubasa. Jest grubasek. Nawet nie wiem, jak go odwrócić. O, jest tak. Jest piękny grubasek. A zobaczmy, jak blisko idzie podejść. Tu powinniście mieć ostrość. I z tej strony piękna moneta. Grubas schowany. I był to ostatni sygnał. Przepraszam was, chciałem naprawdę nagrać długi, fajny odcinek, ale nie mam totalnie weny na rozkładanie aparatu z tego kadru. Przyjechałem pokopać, bo wiem, że to jest ostatnie kopanie, będę kopał do odcinki, a poprzednie odcinki chcę dla was zmontować naprawdę cycuś glancuś, jak to się mówi. Operatorem była moja żona, przez co teraz leży w łóżku, jest chora, bo zmarzła, zawaliła ponownie zatoki. No i musi odpoczywać, a ja chcę się dzisiaj nakopać, bo jest to moje ostatnie kopanie na polu. Przerzucamy się do lasu, do którego nie bardzo chce mi się wchodzić. Chyba, że będzie taka pogoda jak dzisiaj, czyli wilgotno, zimno, kleszczy nie ma. Bo niektóre osoby wiedzą, że boję się panicznie, kleszczy brzydzą mnie i nie wchodzę w okresie letnim do lasów. Kopię w lasach w zimę. I w taką pogodę jak dzisiaj, bo te kleszcze gdzieś tam hibernują, czekają na lepszą, ładniejszą, cieplejszą pogodę. Ostatnie... O, policja jechała i wiecie, co jest najlepsze? Ostatnio kopałem tutaj z kolegą, naliczyliśmy 16 radiowozów. Straż wiejska, policja busem, osobówką, kombi. Nikt się nie zatrzymał, kopie przy głównej ulicy w dość, no, małej miejscowości. To jest wieś, ale jest to główna ulica. Żaden policjant się nie zatrzymał spytać się, czy mam zgodę, czy mam jakiekolwiek pozwolenie. Tak to wygląda w realiach. Jeżeli policja do was podjeżdża, to albo byli naprawdę nadgorliwi, albo było zgłoszenie. Chociaż czekam na zgłoszenie od ludzi, bo chciałbym to dla was nagrać, jak wygląda takie spotkanie z policjantem. Nie udało mi się, jestem zawsze przygotowany, no ale niestety czekam na taką okazję. Ja teraz będę dobrze się bawił, kopał każdy sygnał, zmieniłem swoje ustawienia na Deusie, chodzę tip-topami, zupełnie na innych ustawieniach, wyciągam sreberka, wyciągałem denarki jagiellońskie. Tak, mam denary jagiellońskie, mam to na filmie, ale to w przyszłości, muszę ten materiał zmontować, a jak wiecie, wspominałem wam, że mój komputer trochę nie bangla i mam mały problem z montażem. Dziękuję, miłego oglądania, dzięki, że byliście. Do zobaczenia na kolejnym odcinku. Cześć! I właśnie takie materiały wyciągam poza kamerą, więc postanowiłem to nagrać. Przypinka, odbudowywujemy katedrę poznańską chyba. No przepiękna przypina. No i bym tego nie nagrał, ale stwierdziłem, że wyciągnę telefon i zrobię taki bonus. 49... rok. Jest, tak, 49, dobrze. Piękna przypina. No nie będę zanudzał. Cześć, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.